Mariusz Malik, dyrektor sprzedaży Zipagro, dealera ciągników KSH i Steyr w województwie kujawsko-pomorskim, a także takich maszyn uprawowych jak Lemken, Horsch, Unia, także w województwie kujawsko-pomorskim. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie rolnym CGFP w Wojnowie. Przyjechaliśmy tutaj z zestawem ciągnik rolniczy Quadtrac 620 plus zestaw uprawowo-siewny Focus i siewnik Maestro marki Horsch. Będziemy dzisiaj siać kukurydzę w siebie bezpośrednio w technologii strip-till, bezpośrednio w trawę. Prezentowany ciągnik jest napędzany 13-litrowym silnikiem o mocy znamionowej 629 koni mechanicznych, o mocy maksymalnej 690 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy to jest ponad 2900 Nm. Potężny w tym ciągniku jest także układ hydrauliczny, a także tylny tuł. Tylny tuł z kategorii 5 o udźwigu prawie 9 ton. Dwie pompy hydrauliczne dają nam wydatek ponad 410 litrów na minutę, 6 par wyjść hydraulicznych. Powoduje to, że każda maszyna, obojętnie o jakim zapotrzebowaniu, znajdzie możliwości pracy z tym ciągnikiem. Ciągniki Quadtrac są wyposażone w napęd gąsienicowy. Prezentowany model tutaj posiada 4 niezależnie pracujące gąsienice o szerokości 30 cali, co powoduje, że ten ciągnik o masie 25 000 kg ma nacisk na glebę poniżej 0,9 kg na cm2. Promień skrętu tego ciągnika przez jego konstrukcję to tylko 5,7 m. Mamy ciągnik duży, mamy ciągnik mocny, który ma doskonałą zwrotność i sprawdza się w każdych warunkach, zarówno na glebach twardych, w warunkach suchych, także jak i w warunkach mokrych.